Cześć, z tej strony Szymon. Witam w kolejnym odcinku Przeczytane z Biblioteki. Witam na moim kanale. Na wstępie zachęcam do subskrybowania. Będziecie wtedy na bieżąco z informacjami o tym, co czytam aktualnie, czy co aktualnie skończyłem czytać z naszej biblioteki. Dziś chciałbym poświęcić moją uwagę komiksowi Czwórka z Baker Street, tom 9, Trener Kanarków. Jest to komiks wydany przez Egmont w miękkiej oprawie, w takim większym formacie, w formacie A4. Jest to już 9 tom przygód tej słynnej czwórki z Baker Street. Kim jest ta czwórka? Ci, którzy znają Sherlocka Holmesa, czytali jakąś książkę, komiks albo widzieli film, kojarzą, że ten mistrz detektyw, mistrz dedukcji korzystał z takich pomagierów, takich młodych ludzi, którzy zbierali dla niego informacje na ulicach i dzięki czemu on mógł wyciągać wnioski, ogólnie rozwiązywać zagadki kryminalne. Ten komiks skupia się właśnie na przygodach tej czwórki z Baker Street, czyli tych właśnie młodych pomocników Sherlocka Holmesa. I można powiedzieć, że to są dwa wątki główne. Znaczy jeden główny wątek, jeden taki trochę poboczny. Ten poboczny wątek jest taki, że Londyn, szczególnie po zmroku, to jest bardzo niebezpieczne miejsce. I tam zdarzają się sytuacje takie, że szczególnie młode kobiety wracające, przemieszczające się po Londynie późnym wieczorem bywają napadane, bywają ofiarami napaści. Często to jest na tle rabunkowym lub też innym. Drugim wątkiem jest już taki dłuższy i bardziej związany z taką większą intrygą. Dotyczy pewnych występów scenicznych, pewnego rodzaju cyrku czy opery, nie wiem jak to jednoznacznie określić, takiego klubu z występami, gdzie mamy magika, osoby śpiewające i tak dalej. I chodzi o to, że jest podejrzenie, że organizator jednego z tych występów jest, powiedzmy, nie do końca uczciwą postacią. W tle są zdarzenia z przeszłości, że jedna z poprzednich gwiazd estrady zniknęła w tajemniczych okolicznościach i słuch po niej zaginął. Teraz mamy sytuację taką, że kolejna osoba, która stwierdziła, że nie chce przyłączyć się do tej imprezy, czy do tego klubu, do tych występów, zostaje też napadnięta. Udaje się ocaleć z tej napaści, ale jest ponownie atakowana w szpitalu. No i ci młodocieni, nasi bohaterowie, na początku bez udziału Sherlocka Holmesa, próbują rozwiązać zagadkę, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. Dlaczego tak te napaści są? Czy ten organizator faktycznie jest winny? Jeżeli tak, to czy uda się zdobyć dowody na jego winę? Pod względem fabularnym komiks jest bardzo ciekawy. Taki ma klimat takiego niebezpiecznego, bardzo niebezpiecznego Londynu. Dla mnie, po prostu jak ja czytam komiksy z tej serii, mam wrażenie, że tam jest po prostu bardzo skrajnie niebezpiecznie. Jeżeli chodzi o warstwę graficzną, to ona jest bardzo ładna. Jest to typowy komiks frankofoński z bardzo szczegółową, realistyczną kreską, z dużą ilością detali i wspaniale oddziałuje klimat tej opowieści. Szczególnie kadry nocami są po prostu takie, ma się wrażenie, że tam zaraz coś się będzie działo. Mamy tutaj nocne. Bardzo dokładne odzwierciedlenie szpitala, na przykład, w którym się osoby znajdują. I po prostu bardzo, bardzo fajny komiks. Ja komiks wypożyczyłem w Książnicy Beskidzkiej w sekcji dla dzieci przy ulicy Słowackiego w Bielsku Białej. I komu bym polecić ten komiks? To jest komiks uniwersalny. I raczej dla starszego dziecka, czyli bardziej dla nastolatka niż dla takiego 12-latka, bardziej taki 15-latek. Ogólnie rzecz biorąc, bardzo fajna seria. Polecam czytać od pierwszego tomu. Wszystkie tomy są dostępne w naszej bibliotece. Bardzo pozytywna seria, znaczy pozytywna, bardzo ciekawa seria. Odsłaniająca kulisy, tak troszeczkę pracy Sherlocka Holmesa, tak od tej drugiej strony, czyli od strony tych właśnie pomocników. I komiks nie jest taki oczywisty i jest, bym powiedział, w dużej mierze realistyczny. To wszystko na dziś. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.